Witam już w kolejnym nowym wideo. Dzisiaj opowiem Ci, jak radzić sobie z konkurencją. Wiem, że zadawaliście mnóstwo pytań, jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy poznajecie jakąś dziewczynę, a ona jeszcze spotyka się z jakimś innym gościem. Więc może zacznijmy od tego. Przede wszystkim w takiej sytuacji, kiedy ja zawsze miałem tak, że poznawałem jakąś fajną, atrakcyjną dziewczynę, a potem w trakcie tych spotkań wychodziło, że ona ma jakiegoś kolegę, z którym się spotyka i nie wiadomo, co robi. To ja nigdy nie pokazywałem jakiejś obsesyjnej zazdrości, nie zakazywały mi się spotykać z tym gościem. Jeśli będziesz w ten sposób postępował, kłócił się z nią, szczególnie na początku, gdzie jej zainteresowanie emocjonalne nie jest jeszcze wystarczająco duże, co Ci mam mówić? Stracisz dziewczynę, tym bardziej jeśli ona to zauważy już podczas pierwszych spotkań, czy nawet chwil, kiedy się poznaliście. Więc na pewno nie powinieneś tego krytykować, nie powinieneś się z nią kłócić, pokazywać zazdrości. Zamiast tego, co robić? Dawać jej o wiele więcej niż ten facet, dawać jej lepszą przyjemność w łóżku, dawać jej lepsze emocje, dążyć do tego, że jesteś w stanie ją lepiej zrozumieć, porozmawiać z nią na temat jej problemów życiowych, pokazać się od takiej strony, że po prostu jesteś jej bratnią duszą, która potrafi z nią na każdy temat porozmawiać i doskonale ją rozumie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja na przykład często w tego typu sytuacjach, kiedy dziewczyny mi mówią, że z kimś tam się spotykają, a ja tego nie neguję, to jest to, że ja na kolejnych spotkaniach poniekąd ironicznie pytam ją o tego faceta. Nawet się naśmiewam z niego. Pytam, jak tam, widziałaś się z tym Piotkiem czy Antkiem? Założył dzisiaj czerwone buty i się uśmiecham, więc pokazuje, że tak naprawdę mi to lata, że mam to gdzieś, że ona się z kimś spotyka. W ten sposób kobieta nie czuje się jakaś taka przytłamszona, nie czuje presji, tak? Że ty jesteś facetem, który będzie o nią zazdrosny, że ma jakąś obsesję, a to jest bardzo częste u wielu mężczyzn, jeśli poznają jakąś dziewczynę i gdzieś tam dowiaduje się, że ona się spotyka z kolegą i pokażesz taką agresję ze swojej strony, no możesz nieodwracalnie stracić tutaj zainteresowanie dziewczyny. Oczywiście to jest tylko taka początkowa strategia, bo jeśli dalej dziewczyna się w tobie zakocha, poczuje coś więcej, to wtedy możesz jej jasno i konkretnie powiedzieć: słuchaj, albo spotykasz się ze mną, albo z tym gościem i się rozchodzimy. Ale jeśli to jest początek znajomości, ona jeszcze nie jest wystarczająco gdzieś tam zaangażowana, no to sorry, ale działając w ten sposób i pokazując jakąś obsesję na jej punkcie, kłócąc się z nią, wytykając jej, że spotyka się z tym gościem, że jest dziewczyną lekkich obyczajów, ty po prostu tylko stracisz jej zainteresowanie, bo to pokazuje, że masz niskie poczucie własnej wartości. Więc to tyle odnośnie jakichś relacji takich dłuższych, związków, żeby na początku tej zazdrości nie pokazywać, tylko motywować ją emocjonalnie, a po prostu kiedy widzisz, że ona robi coś takiego, co ci się nie podoba, to na przykład możesz jej powiedzieć, że nie mam dzisiaj czasu, jak ci pisze, że spotkała się z tym Pawłem. Wtedy ona poczuje, że coś spieprzyła i w ten sposób zyskasz dużo więcej, bo z jej strony może wyjść chęć naprawy tego, pokazania ci, że jesteś dla niej ważniejszy. Ale nie w taki sposób, że się z nią kłócisz, wyzywasz ją, czy gdzieś tam pokazujesz zazdrość. W ten sposób tylko stracisz. Tyle odnośnie związków, nie jestem w stanie tutaj omówić całego tematu podczas tych kilkunastu minut. Jak natomiast radzić sobie z konkurencją w klubie, w takich sytuacjach, gdzie podrywasz dziewczynę, a załóżmy w klubie podchodzi jakiś jej kolega i ją zabiera. Przede wszystkim w takich sytuacjach nie należy dążyć do jakiejś tam bójki czy odpychania tego gościa, kolegi, dziewczyny, kiedy on tam ją podchodzi do niej w klubie i ci coś mówi. Raczej ja taką sytuację przeważnie rozładowywałem na żarty, na jaja, uśmiechałem się. No, w ten sposób też pokazujesz, że jesteś spokojny, że to cię nie rusza, że on gdzieś tam ją zabiera, a następnie dalej atakowałem. Oczywiście są różne sytuacje i tu też, jeśli sytuacja jest niebezpieczna, gościu jest agresywny, to ja tu nie polecam żadnych bujek, przynajmniej ja mam takie nastawienie, że nie o to chodzi, bo wtedy też kobieta widzi, że te emocje między wami mogą się popsuć poprzez zaistniałą sytuację. Dlatego lepiej dominować kobietę, nie zwracać uwagi na tego kolegę, jeśli to jest możliwe. I ja tak najczęściej robiłem, że nieraz podchodziłem do grupy znajomych w klubie, były fajne dziewczyny, jedna mi się spodobała, ale kolega w grupie był strasznie zazdrosny. No i ja ze śmiechem na twarzy po prostu zabierałem dziewczynę do tańca, tańczyłem z nią. On nieraz podchodził, denerwował się, a dziewczyny i tak mu mówiły: uspokój się, przecież nie jestem twoją kobietą, i sam na tym w dużej mierze tracił. Także po prostu w grupie, jeśli masz konkurencję, jeśli inni faceci podrywają dziewczynę, najważniejsze jest to, żebyś tą dziewczynę umiejętnie prowadził i żebyś potrafił też zdominować grupę, bo zauważ, że niejednokrotnie są sytuacje takie, że dziewczyna jest tobą zainteresowana, a jakiś inny samiec alfa w tej grupie
lider tej grupy poprowadzi dziewczyny na swoją domówkę i ty nawet jeśli miałeś to wstępne, początkowe zainteresowanie dziewczyny już tutaj wypracowane, no to stracisz z nią kontakt, no bo ona pójdzie do tego gościa na imprezę, na którą ty nie jesteś zaproszony. Więc powinieneś dominować grupę i w ogóle się z tym nie cackać. Z takich śmiesznych sytuacji, które ja miałem na przykład w klubach, to było na przykład to, że koleżanka dziewczyny, jej koledzy nie chcieli się zgodzić, żeby ona poszła ze mną, więc ja ją wyprowadziłem z klubu pod tutaj przykrywką, że idziemy na spacerek, że muszę gumy do życia kupić, wpakowałem ją do taksówki, a potem ona tylko pomachała znajomym, jak odjeżdżaliśmy. Także tutaj też masz przykład, że po prostu powinieneś być w stanie dominować dziewczyny, a nie zwracać na całą resztę uwagi i to tak naprawdę już zapewnia większy sukces. Natomiast jeśli jesteś reaktywny w grupie, jesteś podatny na sugestie jej znajomych, boisz się zabrać głos, nie pokazujesz tych cech lidera, nie spodziewałbym się, że będziesz miał to jakieś efekty, bo inni po prostu faceci w tej grupie zostajesz wtedy przyćmiony ich, że tak powiem, blaskiem, inicjatywą i też to jest mało atrakcyjne dla kobiet. Dlatego zawsze staraj się być duszą towarzystwa, facetem, który jest uśmiechnięty, który pokazuje pewność siebie w grupie, nadaje kierunek w grupie, jak idziecie na imprezę, to mów, idziemy tutaj, dziewczyny, mam świetny pomysł, potem pójdziemy tu, prowadź, inicjuj, wydawaj polecenia, w ten sposób możesz mieć to, co chcesz. Fajne przygody z dziewczynami, też przykład, kiedyś poszedłem do klubu, poznałem fajne dziewczyny, były z jakimś znajomym kolegą, no i oczywiście ja zainicjowałem, żebyśmy wyszli z klubu, potem poszliśmy do mnie, ten kolega gdzieś tam też poszedł, on się zajął jedną dziewczyną, ja drugą i temat był cały rozwiązany, ale widzisz, gdybym ja tego nie zaproponował, to nic by się nie wydarzyło. Dlatego jeśli masz nawet konkurencję, to jest bardzo ważne to, żeby podejmować jakąś inicjatywę i potrafić dominować, prowadzić dziewczyny. Inny przykład, załóżmy, że masz sytuację z bardzo agresywnym gościem w klubie, który krzyczy do ciebie, chce cię pobić. Oczywiście ja szczerze ci powiem, że miałem takich sytuacji multum, ale tylko raz mi się chyba zdarzyło, że gość mnie tam położył na ziemi i chciał mi coś zrobić, bo już naprawdę przegiąłem pałę totalnie, ale w większości sytuacji, jak pokazywałem luz, też uśmiechałem się do dziewczyn, izolowałem je, szybko brałem numer, więc ja po prostu się tak zbytnio nie przejmuję tymi facetami w grupie, jak są z dziewczynami, raczej sobie z nich żartuję, robię jaja, w ogóle nawet nie podejmuję z nimi rozmowy, jak są w klubie. Gdzieś kiedyś czytałem o takich poradnikach, że ktoś tutaj radził, że jak masz set, czyli grupę osób w klubie, gdzie są faceci, żeby zaczynać rozmowę od facetów. To jest podstawowy błąd. Po cholerę rozmawiać z facetami, jeśli ty chcesz poderwać te dziewczyny. Nie zaczynasz od dobrej strony. Kobiety automatycznie wyczuwają, że nie jesteś zainteresowany nimi, nią, tylko po prostu rozmawiasz z ich kolegami. Moim zdaniem nie do końca jest to dobre wyjście. Ja zawsze zaczynałem od dziewczyn i wychodzę z takiego założenia, że nawet jak one są z kolegami, bo co innego jak jest z chłopakiem czy mężem, to z tymi facetami nie rozmawiam, tylko izoluję dziewczynę i robię z nią swoje, tańczę albo biorę numer. To jeśli chodzi o kluby, jeśli chodzi o dzienne sytuacje, no to na przykład możesz już udawać w trakcie rozmowy, że ty tą dziewczynę znasz, że przecież jesteś jej kolegą, że o co temu gościowi chodzi. W wielu sytuacjach, jak dobrze nakręcisz emocje z dziewczyną, to niekiedy kobieta sama zamknie usta takiemu zazdrośnikowi czy facetowi, który po prostu chce ją odbić. Także to jest bardzo ważne i na tym polecam się skupiać, jeśli masz tutaj problem z konkurencyjnością. Przede wszystkim nie bądź zazdrosny, tylko musisz zrozumieć, że to generowanie zainteresowania z dziewczyną, tym bardziej w tym początkowym etapie, polega na tym, że nakręcasz emocje, a potem, jeśli ona nie zachowuje się tak, jak tego chcesz, zabierasz jej te emocje, zabierasz jej swoje zaangażowanie i ona podąża dalej. Jeśli na początku zbyt bardzo będziesz obsesyjnie o niej myślał, zbyt bardzo będziesz zazdrosny, wszystko spieprzysz. I może miałeś takie sytuacje, więc wiesz, o czym mówię, dlatego teraz wyciągnij wnioski i nie daj się ponieść emocjom. Bo naprawdę to, że jesteś zazdrosny, czy że jeśli dasz jej koledze w twarz, to tylko pogorszy całą sprawę, bo zepsujesz emocje. Nawet kiedyś miałem sytuację, pamiętam, w klubie taką Magdę poznałem i do nich też dosiadł się jakiś kolega, coś tam starał się komplementować, ale od razu wyczułem w rozmowie, że koleś jest takim nowicjuszem, że sobie nie radzi, że jest zbytnio zdesperowany. I ja praktycznie od razu wziąłem tą Magdę na bok, poprosiłem o numer, a koleś po prostu potem siedział taki zgaszony i mówi, że jak ja to zrobiłem, że ona mi dała numer, bo on tu się starał od pół godziny i w ogóle ona nie zwracała na niego uwagi. Także często goście są też za mało konkretni i tak jak mówię, jeśli będziesz podejmował inicjatywę, będziesz prowadził dziewczyny, będziesz dominujący, będziesz liderem w grupie, będziesz ustalał kierunek, gdzie na przykład po imprezie macie iść z tymi dziewczynami, ty będziesz odnosił dużo większe sukcesy i też ważne jest to, żeby kiedy przyjdzie odpowiednia chwila, żeby
podjąć jakieś działanie z tą dziewczyną, bo nawet jak się znajdziecie u ciebie na kwadracie, na mieszkaniu i będziesz chciał coś z dziewczynami zrobić, to musisz wtedy podjąć decyzję, żeby na przykład temu jednemu koledze powiedzieć: słuchaj, idź tutaj z Kasią do pokoju, ja pójdę z Weroniką czy tam z Pauliną tutaj, i już cała sytuacja się rozgrywa. Ale to dlatego, że ty jesteś alfa i nadajesz kierunek tej znajomości. Jeśli będziesz stał jak bierne ciele, tym bardziej jak masz konkurencję, stracisz zainteresowanie kobiet i też zauważysz, że no nie będzie takich efektów, jakie chciałbyś mieć. Tyle w tym wideo. Jak się podobało, zostaw łapkę do góry i zostaw mi tutaj swój komentarz, jak to u ciebie wyglądało, jak reagowałeś na konkurencję z dziewczynami. Tak jak mówię, ja uważam, że nie mam konkurencji, bo jestem najlepszą osobą, najbardziej atrakcyjną dla kobiet, jaką znam. Zabrzmi to na pewno dla wielu osób tutaj egocentrycznie, egoistycznie, ale tak trzeba myśleć, jeśli chcesz mieć efekty w kontaktach z kobietami. Zostaw łapkę do góry, jeśli ci się podobało, jeśli ci pomogłem, zasubskrybuj, no i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!